Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Battle! Kolejny odcinek, kolejny sezon, prawo, lewo, prawo, lewo. Muszę niestety robić synchronizację przez tą nową nagrywarkę, przepraszam, więc... Ukończyliśmy już Sonica, ukończyliśmy już Tailsa! I teraz zaczniemy naszą, jakże najkochańszą złodziejkę kryształów, jaką jest Rouge the Bat. Więc let's do this. 3 dni temu prezydent, starożytna broń, Gizoid, który został zamknięty i zgubiony 50 lat temu. Zamknęli go i zgubili od razu. Dobra, zapowiada się ciekawie. Został odnaleziony przez Eggmana. Ty możesz zdobyć wszystkie niezbędne informacje w centralnym laboratorium. Będziesz miała darmowy dostęp? Pełny dostęp? O, może tak. Pełny dostęp do centralnego laboratorium z tym, z tą przepustką. Liczymy na ciebie, Róż. Safety. Bezpieczeństwo narodu jest w twoich rękach. Tak jest, panie prezydencie. Tak jest, panie prezydencie. A tak ogólnie, nie zapomnij o mojej nagrodzie. I to cisza po prostu. Okej. Okay. Skoro mam kurde, muszę znieść jedną słuchawkę. Dobra, skoro mam oficjalną... approval from my boss. Oficjalne potwierdzenie od mojego bossa. No w sensie, no, nie potwierdzenie, tylko pozwolenie od mojego bossa. Mogę dostać się do rządowego komputera. Nie, dostać się do systemu rządowego komputera i zebrać wszystkie możliwe informacje na temat różnych skarbów. Zobaczmy informacje na odblokowanie. O jeny. Nad odblokowaniem systemu zabezpieczeń na tej galerii sztuki. A może powinnam poszukać Narodowego Muzeum wpierw? To jest takie ekscytujące. Będę miał wszystkie informacje, które dadzą mi możliwość do dostania się do wszystkich skarbów w czasie, w jakim tu jestem. Dobrze, panie komputerze, powiedz mi wszystko. Login error. Te dane są... kurde. Te dane są odczytywane przez innego użytkownika. Co? Kto to może być? No dalej, to jest rządowy komputer. To jest system rządowy. Nikt nie powinien mieć do niego dostępu. Co? Kto to może być? Jak śmiesz? Znajdę cię. Podaj username. Podaj nick. Dr. Eggman.
Znaczy, Eggman to jest po prostu taki typowy noob w internecie. No i no jak się taki typowy noob nazwie w internecie? No po prostu swoje imię na. Dr. Eggman. To jest noob po prostu. Doctor? No dobra. Wygląda na to, że mam... work cut out for me? Wygląda na to, że została mi przerwana moja praca. Zobaczmy, gdzie on się dostaje do tego komputera. Skąd on się dostaje do tego komputera. Droga dostępu, highway. Czyli no, autostrada. Ej, to tuż za rogiem. Chyba złożę mu małą wizytę. Dobra, Central City, mamy naszą Rouge. The Boot. Miałem rację! Potrzebowałem 7 szmaragdów chaosu i słowo klucz, by połączyć się z Gizoidem. By wskrzesić go. Szlak by to! Wiem, robię... gównianego Eggmana, ale no cóż, szlak by to! Powinienem był... nie powinienem był go wyrzucać. Hej doktorze, dawno się nie widzieliśmy. Long time no see. Guess those black creatures really mean business. Nie, dobra. Rouge? Wybacz, ale teraz jestem troszeczkę zajęty. jestem tego pewna, doktorze. Co ty tam bradzisz? No wiesz... jesteś poszukiwany przez rząd... za... questioning... zapytanie o specyficzny przedmiot. Wyrzuciłem tą kupę złomu na plaży. Już wyrzuciłem tą kupę złomu na plaży, o. Co? Wyrzuciłeś to? The world's deadliest weapon. Najbardziej zabójczą broń świata? No chyba sobie żartujesz. Ta... dobra. Ta nic nie warta rzecz, nie chcę nawet rozumie... nie. Can't even listen to basic instruction. Nie umie nawet... słuchać... podstawowych instrukcji. Rozkazów. Albo cokolwiek. Ludzie będą tak się na mnie zrzać. Pixa! Nie rób więcej impresji Eggmana. Zostaw to Glukonowi. Swoją drogą pozdrawiam Glukona. Nie wiem, czy mnie ogląda, ale no po prostu tak pozdrawiam, bo on jest best Eggmanem. Jeśli chodzi o fanowski dubbing, jakikolwiek. Przykro mi dla innych Eggmanów, ale... Glukon jest najlepszy. Jako Sonic i jako Eggman, to jest takie puzzle dla Glukona. Jest problem making friends with the crabs. Prawdopodobnie zaprzyjaźnia się z krabami. Teraz. Z krabami? Z krabami? Użyłem surowych danych z tego robota, by zbudować... lepsze roboty. Jego imię to S121 Phi. Phi to jest pewnie też grecka... jakaś liczba, co nie?
albo cóż, albo wróżka grecka, whatever. Co za brzydka konstrukcja. Ci goście są wzmacniani. Powered by pieces of the Chaos Emeralds. Ci goście są napędzani. Napędzani fragmentami szmaragdów chaosu. Napędzani fragmentami szmaragdów chaosu. O. Wypadłem z fory. Stworzyłem tfi. Używając kawałków szmaragdu z szmaragdów chaosu, które zmieliłem? Zaraz, chcesz mi powiedzieć? Miałeś cząstkę szmaragdów chaosu i zamiast użyć jej w jakichś swoich, nie wiem, broniach, które nie może zniszczyć niebieski super szybki jeż, zrobi się jednak robota, która jest już przedawkowaną rzeczą. Why, Eggman? Why? Dlaczego to zrobiłeś? Ty stworzyłeś to. I zaprogramowałem go, by zebrał dla mnie wszystkie 7 szmaragdów chaosu. Tremiga powinienem mieć wszystkie 7 szmaragdów chaosu. Och, zapomniałem, że ty też szukasz szmaragdów chaosu. Uwielbiam po prostu jak... On po prostu chyba w każdej swojej linii miał już szmaragdy chaosu. Więc muszę cię ostrzec, byś lepiej nie wpadała mi w drogę. Naprawdę, chyba nie myślisz, że możesz powstrzymać mnie, co nie, doktorku? Ha! Powiem, co było głośno. Nie poznałeś jeszcze mocy ma... Okej. Może ja lepiej go odłączę na obecną chwilę. Na obecną chwilę. Nie poznałeś jeszcze mocy moich... Mojej nowej... mojego nowego stworzenia. Mojej nowej konstrukcji, mojej nowej... Dalej, F1! Dobra. Let's go with Rush. Boops the bot. I Rush jest OP. To praktycznie jest cała strategia na Rush. Tylko ona się trochę wznosi, więc trzeba to... Więc trzeba to mieć pod uwagę. Praktycznie możemy przeciwnika cały czas nawalać. Trochę to zajmuje, bądź co powiem, że nie, ale... To jest najlepsza chyba... chyba strategia na Rush, jaką znalazłem. Nadal nie wiem, jak te uniki działają. Ale popadaj trochę. No. To jest easy. Czasem trzeba zapamiętać, że trzeba trochę, że Rush cały czas się wznosi, więc trzeba trochę, poczekać, aż się, aż opadnie trochę. Ale czasem jak się ma niezłe combo, to Rush może na wielką odległość się wznieść, to tak tylko powiem. Bo to, jak się ma odpowiedni timing, albo jest po prostu kilku przeciwników na raz, to... Jest ciekawie, tyle. Powiem, nic więcej nie zdradzę. Lubię muzykę Battle. To jest jedyna gra na Game Boy Advance, jaka dla mnie, według mnie, dobre ma dźwięki, bo na serio nienawidzę sound fountu, jaki był użyty w wszystkich 3 grach Advance. Według mnie jest od do dupy. Jak poproszę remaster z normalnymi instrumentami, dziękuję bardzo.
Dobra. No, nie! Nie! Dobra, nie wiem, kupimy i krzyczeć. Eggman mnie tak zniszczy głosem. Dobrze, że mam herbatę obok. Wygląda na to, że nie był aż taki silny, jak na jakiegoś się wydawał. Wezmę ten kawałek szmaragdu. Szlakby to! Wygląda na to, że potrzebuję oryginału. Tym razem ci odpuszczę. Ale następnym razem nie będzie tak łatwo, kiedy wejdziesz mi w drogę. So long, users. Losers. Chodzić ci w drogę? Mogłoby się zrobić nieznacznie skomplikowanie, jeśli doktor połączyłby się z Gizoidem wpierw. Wiem, powiedział o tym, że wyrzucił go na plaży, ale... O, a co tam? Lepiej dowiem się więcej na temat Gizoida, używając tej przepustki. Nie mogę pozwolić doktorowi zabrać całą zabawę dla siebie. Dobra, więc wejdźmy do Central Lab. Ej, ty! Tu jest moja przepustka, a teraz zostaw mnie w spokoju. Moje przeprosiny, madam. No dobra. Więc gdzie powinnam iść? Gdzie powinnam zacząć? Wyszukiwanie Gizoid. Albo wyszukaj Gizoid. Wyszukiwanie. Uwaga. Bardzo... Highly confidential. Bardzo ważne. Dobra, whatever. Bardzo poufna informacja. O! Hell yeah! Znam się trochę. Jak może być... Jak... Może nie być battle weapon. Dobra. Broń znaleziona w starożytnych ruinach, nazwana Gizoid. Moc do posiadania... Nie, do przystosowania się do wszystkich form zbrojnych, bazowana na supernaukowej technologii. Ten proces nie ma żadnych widzianych limitów i będzie się lupował, zapętlał w nieskończoność. Bardzo interesujące. Nieskończony cykl. Kontynuowanie cyklu powoduje overloads, no. Przedawkowanie danych, które może spowodować eksperyment stworzony przez profesora Geralda. Zamknięty przez rząd. Disappearance, zniknięcie. No i doktorku! Swoje życie miałeś nieźle za kreacjami swoimi zapętlone. Profesor Gerald. On stworzył Shadowa. Wygląda, że trafiłam w dziesiątkę. Nie jestem aż tak bardzo zainteresowana w wszystko poza błyskotkami, ale to jest coś innego. Jeśli mogę wytrenować robota, by być ostatecznym robocim z... jak się nazywa? Złodziej.
robocim złodziejem. Wszystkie błyskotki na świecie będą moje. No dobra. Gdzie mogę znaleźć tą rzecz? Środek mocy. Wyjście mocy jest inicjowane przez zewnętrzny kontakt i od tego momentu będzie tylko przyjmował rozkazy od tego jednego, od tego, który zainicjował kontakt. Ten akt jest ta rzecz jest nazwana załączeniem połączenia? O, załączeniem połączenia. Got it! Dobra. Jeżeli doktor nadal nie stworzył połączenia z nim, lepiej mi się pośpieszył, aby znaleźć i znaleźć ich i sama to zrobić. Ale jeśli ktoś znalazł to przede mną, może to się stać troszkę skomplikowane. Ale jednakże może przyjmować rozkazy od innych, jeśli na to pozwoli jego mistrz. Okej, a więc mogę zrobić go mojego, dopóki mam pozwolenie od jego mistrza. Lepiej pójdę poszukać tego wizoida. Doktor powiedział, że wyrzucił gizoida na plaży. Powinnam sprawdzić w Emerald Beach. Więc chodźmy do Emerald Beach. Chciałbym jeszcze sprawdzić na Crossing, co jest, ale nie chce mi się, szczerze. Znaczy, powinienem, ale dobra. Emerald Beach. Pokazać mu jego moją moc? Jak... Tak? Hehe. To jest chyba moment, kiedy Sonic i Gizoid tworzą to połączenie całe. Co? Wow! Wow! A nie, bo to później... A nie, bo to później się dzieje... Nie, zaraz. Nie, to jest w tym samym momencie, kiedy historia Sonica. Powinienem mnie reprezentować i stać się wszystkim... Co? Co on mówi? Jestem ciekaw, czy ta rzecz w ogóle może być naprawiona. Lepiej bym zabrał to do Tejsa, zanim to wybuchnie. Dom Tejsa jest na północ od miasta. Podążaj za mną. Chodź za mną. O, może tak. Dziś. No dobra. No i teraz jesteśmy już w historii po historii Tejsa, gdzie no wiemy, że Sonic dał róż, powiedział Gemerlowi, żeby Emerlowi, że ma się słuchać róż, bo róż była obrażona na niego za to, że nawet że nie odpowiedział mu nic na dzień dobry nawet. Dobra, wreszcie dał mi pozwolenie na... Wreszcie dał mu pozwolenie na to, by słuchać się moich rozkazów. No ale to do jest still a drobę. Teraz muszę tylko ukraść tego robota. Ale ci goście zawsze chodzą z nim. To może być trochę trudne w tym momencie.
Hej, ML! Patrz na co! Ale bądź ostrożny! To może być za dużo dla ciebie. Za dużo. To jest chyba Amy. Aha, tutaj jest! Sonic! Sonic! Soniku! To będzie katastrofa. Nie będę robił Amy. Nie ma szans. Niech to! To Amy! Dobra, ML. Nie mam nic tu. Po prostu... Słuchaj, cokolwiek Amy powie. I bądź ostrożny. Powodzenia! Let blast with Sonic Speed! Sonic? Co to jest? To jest ML. ML? To jest po prostu, ty nie pomagasz niczemu! Jesteś useless, Tails! To jest jego... Może właśnie ten głos lepiej przeznaczę dla Amy? To jest jego... Dobra, nie, ja nie robię żadnych głosów poza Shadowem, może na Krysem, Eggmanem i robotów. Nie, ja się poddaję, nie robię żadnych głosów. To jest jego... Zwierzęcy projekt, no, zwierzak. Jego dziecko. Dziecko? Sonika? No tak, coś w tym stylu. O, Sonic! O mój Boże! O, serducho. Poleciało serducho. Pa, pa, serducho! O Jezus, ma... aż cringe'uję, szczerze powiedziawszy, przez Amy w tym momencie. Już praktykuję nad naszym pierwszym. Tak się zaczął DeviantArt. Zastanawiam się, czy to jest znak, że... wkrótce się pobierzemy. Cringe'uję, na serio. Nie mogę w to uwierzyć. Moje sny w końcu się spełnią. No serio, ja 100 razy bardziej wolę Boom Amy i... w sumie Forces Amy. Bo Forces Amy bardzo się cieszyła nad tym, że Sonic, wiecie, żyje i tak dalej. Ale ona nigdy... I Boom Amy zresztą też. Ona nigdy tak nie pokazywała tego, że jak ona szaleje za Sonikiem. I no niby widać czasami, że lubi go jeszcze, że kocha go i tak dalej. Ale to nie jest tak... O mój Boże, to nie jest takie cringe'owe, jak to było w serii Adventure i aż do... aż do Boom. To jest... aż do 2014. Gdzie Forces... Forces... Lost World już była taka trochę... mech. Generations jeszcze trochę to pokazywała, ale no... Do tego momentu to była nieznośna. I uwielbiam Nimue z Black Knight. Jak tylko powiem. Nie byłem tego taki pewien. O. Czy coś powiedziałeś? Nie. Powinienem szukać Sonika. Na razie, okej? Okay? Cześć, jestem Amy, jestem twoją nową mamusią. To jest śmiech w stylu zabijcie mnie w tym momencie. Mamusia. Chcesz się bawić? Nareszcie. To jest moja szansa. Róż! Cóż za świetna niespodzianka. Do jakiego... nikczemnego aktu teraz jesteś? Jaki nikczemny akt teraz planujesz?
ty mała. Mam sprawę, którą muszę się znająć z tą robotem tutaj. Emerl, chodźmy. Chodźmy. Nie. Chodźmy. Po prostu jak widzę tą minę, to od razu mi się tak... aż samo nas... samo rzuca na... na usta. Zaraz, chwila, moment. Gdzie myślisz, że zabierasz moje dziecko? Bo co? Co? Chyba powinnaś... Chyba ktoś powinien sprawdzić twoją głowę, dziewczyno. Hej! Chcesz się bić? Wiedziałem, że coś takiego się zostanie. No dobra. Będę z tobą walczyła. Ale to będzie w następnym odcinku, więc mamy w sumie bardzo mało... bardzo mamy mało gameplayu w tym odcinku. No cóż, zawsze to jest chyba standard tych pierwszych moich odcinków Sonic Battle, że zawsze one mają mało walki, a później dopiero się zaczyna i trochę tego więcej. Ale no cóż, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos! Control!